Witajcie w dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmiku, ja tutaj już to nagram w dzisiejszym filmiku, wirowanie końcowe w pralce Bosch. Niedawno też o wirowaniach nagrywałem. Minut do zakończenia prania i to jest pranie pościeli i my tak podzieliliśmy, to jest pranie kotla, to się kot spierze. O, pralka. Aż się pralka zaczęła czołś. Bo się pranie źle ułożyło. Oczywiście jak była woda, to jest za dużo wody i pranie się może źle ułożyć. Tak się czasem dzieje. 10 minut do zakończenia prania jest do rozkładania ładunku. Wirowanie 1000 obrotów na minutę, tak jak już robiłem w pustym bębnie o wirowaniu. Jak pamiętacie, Ja już zrobiłem dawno. O, patrzcie. I zaraz się zacznie wirowanie. Oj. Ale masakra. Pralka się czełsie. A to ma związek z nierównoważonym wirowaniem.
Oczywiście ja teraz sprawdziłem, czy się pralka trzęsie i jak przy takich obrotach się też i się mocno trzęsie. I wszystko trzeba na tej pralce, jak tam widzicie, jak są dywaniki i tam te, i się trzęsą dywaniki. I wirowanie 1000 obrotów na minutę. Wirowanie, jak już mówiłem, wygląda tak, że ikonka na wyświetlaczu mruga. Tutaj widzicie, jak od takiego ślimaka, to taki jakby... Taki jakby wygląda taki bęben i tak jakby się wkręcił do środka i ten znak oznacza wirowanie. Pralka zaraz kończy się pobijana. Pralka silnik zwalnia i to na to się będzie koniec prania i wirowania też. Pralka na samym końcu po wirowaniu tak się poobraca w prawo i na tym koniec będzie. To było mocno niezrównoważone wirowanie. O, już chłodź opadł, bo jak siła środkowa jak wypycha, wyrzuca się, przykleje wszystko do bocznej ściany, to się przykleje albo od wody, albo samemu się tak to przykleja. I teraz się skończy. I koniec prania. I ten dźwięk nas poinformował o jakiś koniec prania. Możemy otworzyć drzwi, wyjąć pranie i włożyć następne. I jak już tutaj widzieliście w tym filmiku, wirowanie końcowe w pralce Bosch mocno niezrównoważone. I pamiętajcie też o subskrybowaniu mojego kanału też. I my już widzimy się w kolejnym filmiku. Oczywiście i zaraz też tutaj będę nagrywał, bo tutaj jest, bo tutaj biorę pościel i będę jeszcze raz będę nagrywał. I do zobaczenia za chwilę.